Cześć, dzisiaj mam dla Was dzień ze mną, czyli dzisiaj pokażę Wam, co jadłam przez cały dzień, plus jak wygląda mój trening. I zaczynam oczywiście od śniadania, tak jak Wam mówiłam, przez cały czas piję ten sok. Z boku będziecie mieli kalorie, natomiast jeżeli chodzi o gramaturę, to jest tutaj 400 g truskawek, 80 g banana, 100 g szpinaku, 50 g jarmużu, 33 g odżywki WPC i 200 g jogurtu naturalnego. I to oczywiście nie jest tylko ta jedna szklanka, średnio mam 3 szklanki, więc tak. Dobra, i to jest mój posiłek przedtreningowy. Jest to burger z Angusa, z Sfinksa. Jak widzicie, ja proszę zawsze o sos obok, dlatego mogę sobie dać tyle sosu, ile chcę. No i tak on wygląda. I tutaj z boku dam Wam teraz makro, więc wy możecie zobaczyć, jakie jest. Ja się spytałam pana, ile jest tej bułki, ile jest mięsa. Sos też liczę, ale warzyw już tutaj nie liczę. Więc tak to wygląda. I zobaczymy się już przy posiłku potreningowym. Ok, i przechodzimy teraz do treningu. Jak widzicie, dzisiaj robię czworogłowe i pośladki. Zaczęłam od przysiadów klęcząc. Nie robię zwykłych przysiadów, robię tylko takie. No i też właśnie korzystam tutaj z suwnicy. Robię 4 serie po 15-12 powtórzeń. Tutaj akurat chyba mam obciążenie 40 kg plus sztanga. Tak. I dużo bardziej wolę to ćwiczenie, ponieważ mogę skupić się na tym, żeby spinać czworogłowe. Da się, naprawdę da się robić to ćwiczenie. Przy przysiadach tego jakoś nie potrafiłam zrobić, ale przy tym jak najbardziej. No i oczywiście spinamy też pośladki. Kolejne ćwiczenie to wchodzenie na skrzynię, chociaż to skrzynia nie jest, z obciążeniem. Tutaj mam 15 kg, robię 4 serie po 12 powtórzeń na stronę, albo po 10, już teraz nie pamiętam. I tutaj tego nie widać, ale ja zawsze staram się robić tak, żeby nie wybijać się z tej nogi, która jest na ziemi, tylko bardziej, żeby właśnie wybijać się z tej nogi, która jest na skrzyni. Czasami mi to wychodzi, czasami nie, nie ukrywam, że jest to ciężkie. Plus dodatkowo ta noga w górę jeszcze bardziej utrudnia, ale jak najbardziej polecam. Nie robię w tym momencie wykroków, dlatego że raz naciągnęłam sobie mięsień i w lewej nodze i po prostu za każdym razem jak robię wykroki, to po chwili zaczynam czuć. Przy tym tak nie było, dlatego właśnie postanowiłam zrobić sobie to ćwiczenie. I nie każdy mój trening wygląda tak samo, czasami staram się dodawać jakieś ćwiczenie albo zmieniać obciążenie serii i tak dalej. Kolejne ćwiczenie to jest ćwiczenie na bramie. Ja w ogóle uwielbiam ćwiczyć na bramie nogi. To jest chyba moja ulubiona maszyna. Teraz pokazuję cudzysłów. I to ćwiczenie 15 kg, 15 powtórzeń na jedną nogę, 4 serie i to jest coś a la wykroki. Kolejne ćwiczenie to prostowanie nóg na maszynie i to już jest takie stricte ćwiczenie na czworogłowe. I tutaj robię sobie super serię, czyli najpierw robię 35 kg, tam są kilogramy czy LWS-y? Kilogramy chyba. Dobra, powiedzmy, że tam są kilogramy. I to jest 35 kg i robię 8 powtórzeń albo 10, to zależy jaką mam siłę w nogach. A później zmieniam na 15-20 kg i robię kolejne 8 powtórzeń i robię to oczywiście w 4 seriach. To jak wygląda rzadkie zwierzę dzik korpowe. I zawsze na sam koniec treningu robię przywodzenie i odwodzenie. W tym momencie robię przywodzenie i tutaj też robię sobie super serię. Tak na koniec, tutaj chyba miałam 70 kg i później zeszłam do 55. To jest 70 albo 65, coś takiego. No i właśnie schodzę niżej i tam robiłam zapewne 8-10 powtórzeń i teraz będę dobijać maksymalną ilość, jaką mogę. I też oczywiście 4 serie, w każdym ćwiczeniu robię 4 serie. No i teraz odwodzenie i tutaj mam chyba 45 kg albo 50. No i też robię 12 powtórzeń. I to będzie wszystko. Więc tak wyglądał mój trening mięśni czworogłowych i pośladków. A zaraz zobaczcie mój ostatni posiłek. Dobra, i to jest posiłek. Co prawda to nie jest zdjęcie, film z dzisiaj, dlatego że to wcześniej kręciłam, ale jak już miałam, no to po prostu Wam pokazuję. I są to placuszki, które smakują jak biszkopt. Przepis będzie oczywiście w opisie, dam Wam linka, bo wrzucałam to zdjęcie na Instagrama, więc koniecznie zajrzyjcie.
Zobaczcie sobie też, jakie ma makro. I to będzie wszystko, więc dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów z treningami i z posiłkami. I zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!